No, wyższa szkoła szkodliwa dla ryzyka. Proszę Państwa, tutaj przed sekundą była taka dziadula, musiałam to wyłączyć, bo takie spazmowanie, takie kiedyś jak byłam w Białymstoku, to teraz nawet tutaj nikt nie chce z Białegostoku do Warszawy przyjeżdżać. Taka Alicja Socha mówiła o tej górniak, jak ona wyje, ale jak ona spazmuje. Ja mówię, to widocznie tego nie wolno lubić, ale ja tutaj słyszę w Radzie Maryja jakieś coś inne. Wyje i tak spazmuje, ale to przy Panu Bogu to wyjątkowo nie pasuje. Dlaczego ja tego nie słucham? Dlaczego ja wyłączam? Bo ja widzę, że ludzie czasem jak chcą pokazać swój głos, wyżyć się na głosie, to najczęściej oni w nic nie wierzą. Żyją swoimi możliwościami, a to przecież czasem jak jest na wózku inwalidzkim, to wtedy do Pana Boga się modli, prawda? Trzeba Pana Boga wierzyć w każdym wypadku. Także proszę Państwa, proszę z prawdą, proszę z Biblią, proszę z Panem Bogiem. Po co to wycie? Komu potrzebne? No i wyłączyłam, a teraz już kolejno ksiądz Ryzyk tutaj komentuje. Proszę Państwa, Pan Bóg to nie jest wycie. Tutaj na lato to boniem by się przydało, prawda? Takie fajne są te piosenki i zawsze pasujące w lecie. A tutaj, no wyje ci, no wyje, ale przecież to jest psychiczna baba, no, psychiczna. Ona nawet nie wie, że ją puszczają w lato, że to ta muzyka ludzi wykańcza i czy to będzie radio świeckie, czy to będzie radio religijne. A przecież i tak z Panem Bogiem prawdziwym nie ma nic wspólnego, że to ludzi wymęczy, to wymęczy. No, świat należy do szatana, proszę Państwa. Świat należy do diabła. Biblia mówi wręcz, Bogiem tego świata jest diabeł. No, gdyby słudzy moi byli z tego świata, walczyliby o mnie, żebym nie był wydany Żydom. Królestwo moje nie jest z tego świata, nie jest stąd. No to było w geście politycznym, obrony też. Bo tutaj ksiądz Ryzyk powiedział, że największy polski rodak, największy Polak, ale widzicie Państwo, takie mówienie to jest dzielenie się ludzi, dzielenie ludzi. Jezus mówił, żebyście nikogo na ziemi, po to, żebyście nikogo na ziemi nie nazywali Ojcem Świętym, żebyście nikogo na ziemi nie nazywali nauczycielem albo rabbi, te trzy. Po co? No bo to prowadzi do wywyższania się albo że ktoś innych ludzi wywyższa. I teraz Państwo zobaczą, u Świadków Jehowy jakoś nie ma problemu, że dziecko małe to pojmie. A tutaj oni się dzielą, oni się tytułują na rabbi, na tak, na książę, na to. To my tylko pokazujemy takie filmy, żeby pokazać wszem i wobec, jakie to jest na zewnątrz. Śmieszne, jak to śmiesznie wygląda. Także proszę Państwa, buziaczki, proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Euro, Concita, Barbie Baby, Langström Extra. Aż dziwne jest i śmieszne. Śmieszne i straszne, że ludzie po studiach, po kilku studiach są tak ciemni jak tabaka w roku, że czasem już siebie to mają za nic, bo oni komuś oddają cześć. Ale przepraszam bardzo, czy oni Bogu jakiemuś oddają cześć? No nie! To czy to zbliża ich do Boga? No nie! A czy to ich oddala? Oczywiście, że tak. A no, pies pogrzeba. Także jak coś, ktoś tak mówi, a do pani, a do pana, a z wielkim szacunkiem, to już to też takie szurnięte, podejrzane. Cały świat, u nas u Świadków Jehowy to zawsze mówi się, że ze świata ktoś przychodzi do prawdy, ze świata. No, Bogiem tego świata jest diabeł, ale diabeł jak pookręcał ich na swoje paluszki, to dał im do zrozumienia, że są pewne rzeczy dobre na tym świecie, pewne rzeczy złe, że ludzie się dzielą, jedni za lepszych uważają się, drugich za gorszych, najlepiej jest pouważać, a my jesteśmy wszyscy Chrystusowi. W zborze też pierwszym chrześcijańskim byli tacy filozofowie, jak tutaj w radiu RDC wypowiadają się filozofowie. Jest to prodykcją. Czasem to mnie tak mierzi, bo kiedyś to na tym mi bardzo zależało, ale teraz to mi przeszkadza nawet, jak ktoś tak za pięknie chce mówić. To mi przeszkadza i po prostu, jak widzi się psychologiczną pustkę w głowie, to po co ci ta filozofia?